Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu. Czechu, czyli nowy członek starego obozu, dokładnie tak, bo co się stało, co się stało? Zaprowadziliśmy, słuchajcie, Dustiego. Wbiłem poziom 5, a jak widzicie, jest poziom 5, doświadczenie tam 8890, czyli prawie już mamy poziom 6. Zaraz bijemy i mamy 15 niewykorzystanych umiejętności, ale myślę, że sobie to przysejwujemy i zobaczymy, co będzie dalej. Wchodzimy tam, dokładnie tak, wchodzimy tam. 12 bodajże, teraz jest odcinek, 12 odcinek, pakujemy się tam, pogadajmy z Diego. Ja sprawdziłem, czy faktycznie nas przyjmie, jeżeli nie, to tam miałem zapis, żeby tego, ale okazało się, że tak. Dialogi pominąłem, jak tam z więc moją nie opinią, słuchałem, ale Fiodorze? teraz sobie posłuchamy wszyscy razem, tylko chciałem sprawdzić, i wiadomo. Scotty powiedział mi, że trzeba takie pozwoliłeś rzeczy Kim popatrzeć, jak się rozpuścić nagrywa sobie bratę. odcinek. Już wreszcie Chyba nie powoli jest się tobą uczę. zachwycony, ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Kariba, choćby nawet z nim przegrał. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiski. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Trochę Także dziwny poważnie ten kaptur, porozmawiać ale z jest Dexterem. ogromny. Wykorzystuje cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o Dobra. nasz test, No. nie ma żadnych przepisów. Ja! Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Ale ty, Gomezem. Diego, jesteś szybki, Bill. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Dobra. Trzymaj. Bywaj. Idziemy dalej. Idziemy do Torusa. Pyk. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Dobra. No i Stój! Wchodzimy. Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Spoks i Ziklap. Wiecie, ile tu jest skrzynek? Ja już tu byłem wcześniej. Tak tylko, wiecie, przetestować. No i powiem wam tak. No sporo tu jest skrzynek, sporo tu jest skrzynek. Ale to oczywiście będę robił na chciałem powiedzieć off streamie, ale off odcinku, poza odcinkiem. No co, możemy tutaj pozwiedzać troszeczkę, bo tu nie byliśmy wcześniej. Ja sam tu nawet nie byłem, ja tylko byłem, tak wiecie, ogarnąć skrzynki, a na przykład tutaj nie byłem. Co tu się znajduje? Zobaczmy. Pyk. Spiżarnia. Wielki piec. A my jesteśmy odporni na ogień. Dobra, a co jest na dole? Bryłka rudy, Pogchamp. Okej, czyli tu się nie mogę dostać. Spoko, tu pewnie potrzeba jakiegoś klucza. Tu mam bryłkę rudy, nie wiem, czy możemy sobie ściągać takie bryłki rudy, ale zgaduję, że skoro leżą, to pewnie tak, wszyscy się popatrzyli, ale... Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, ostro. Tylko zachowaj to dla siebie. Idę zobaczyć się z Gomezem. Zamierzam do was dołączyć. Ty? A co z ciebie będzie za pożytek? Cienie na mnie nie narzekały. Ale my nie chcemy nawet słyszeć o cieniach. To my trzymamy rękę na pulsie. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? W szkole tylko strażników.
Więc dopóki Torus nie przyjmie cię w nasze szeregi, musisz poszukać sobie innego nauczyciela. No mam ich sporo w sumie. Tutaj właściwie co druga osoba chce nas czegoś uczyć. Są bardzo tutaj... dziwne tak w sumie. Podchodzi jakiś bobek i mówi tak, weź mnie naucz. A oni mówią na czyrku. Także spoko. Siekacz, pogadajmy z siekaczem. Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy... Co to jest na jego klasie? ...znawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują pośledzony, się pośledzony, nie, morg? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. Gdzie? Gdzie nie schodził? Ja bym zszedł, a ja chcę teraz usłyszeć. Wielu z nas, jeszcze te lochy znajdują... A lochy, tak, lochy. Nikt nie schodził do lochów. No to chyba... Dobra, tu zgaduję, że jest co opierdolić. Guys, jak już tu jesteśmy... Lewa, prawa... Dobra, jakoś to ogarnę. Pewnie masz rację. Lewa, prawa... No. Esencja... Bonus siły 3. Wow. To nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. Oj, wreszcie może będziemy mieli lepszy osprzęt. Tak szczerze to zastanawiałem się ostatnio, bo tak sobie myślę... Ty, to już koniec, nie? Gierki. A tu chyba coś... W sensie Gothic nie był taki łatwy i szybki, co nie? Lewa, prawa. Nie wiem, czy się złamał, ale dobra. Lewa, prawa. Myślałem, że to się skończyło. Niestety jestem taki pozerny, że... Lepiej się w nic nie pakować. Mimo tego, że mam 40... 50 wytrychów, to i tak każdy jeden to jest na wagę złota. Prawy, lewy. Przepraszam, że ja tak okradam. Prawy, lewy, prawy na odcinku. Ale nie mogę się powstrzymać. Dobra, już. Garnij się, Eryk. Dobra, tylko pozwiedzamy, dobra? Na chillku. Tylko zwiedzamy tutaj elegancko. Tutaj są jakieś drzwi, tego owego. Ja sobie potem pokradnę wszystko. Tutaj jakaś drabina, tam też może być coś ciekawego. Spoko. Tu mamy kolejne wejście chyba. O, tu mamy kolejne zbugowane łóżko. Czy po prawej stronie są też sypialnie? Oj, co to było? Co jest? Czy do mnie strzelił? Co to było? A, tu jest jakiś amigos. Bulit. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie kojarzę cię, ale... Bulit. O, nie mogę już z nim gadać? A nie, bo se piję ryżówkę. Przyszedłem po... Ha! No to chodź tu. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, od... że to się... Spróbuj tego jeszcze raz, a ja pożałujesz. Kurwa, ciężki to jest zawodnik. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ale możemy to zrobić taktycznie. Patrzcie, cyk. Nie powinieneś... Cyk. Co jest? Dlaczego oni do mnie strzelają? Tak długo jak mnie to nie dotyczy, pogadajmy lepiej o czymś innym. Niektórzy nigdy się nie... Co to było w ogóle? Od razu wiedziałem, że będą chłopaki. Kiedy? Co to było? Lepiej się do tego kończyło już dawno temu. Nie rozumiem, co tu się stało, tak szczerze. Ale dobra. Dobra!
Ja nie kumam. Dobra, tu są jakieś, co to jest? Tu są te lochy. To tam zajrzymy sobie, słuchajcie, później. Tutaj mamy jakąś górę. Czy na tej górze będzie kolejne miejsce mieszkalne? Dokładnie tak, jak się spodziewałem. I kolejne skrzynki. Jezus, ile tu skrzynek. Oj. Dobra. Dobra, czyli tak. Czyli chyba główna siedziba tego szefa jest tutaj, co? Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może co? Zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli łżesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak. Rusz się wreszcie. Aha. No to fajnie. Dobra. Co mogę dla ciebie zrobić? Fajny masz głos. Kruk. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. No to się... Ja? Ucz. Gdzie on poszedł? A tu jest. Oj. Guys. Boże, dobra, już ogarnij się. Kurwa, ja mam... Ja przesadzam. Patrzcie na to. Nie licząc tych wszystkich itemów, ja mam 4200 rudy. Na cholerę mi to wszystko. Ty, niestety Kruk nie umie trafić, kurwa, w dziurę. Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Zejdź mi z drogi! Boże, jaki wy niemili jesteście. Najpierw pogadajmy z blizną. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Niesamowite. Ciekawe czemu. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. W ogóle nie pamiętam wątku jakiejś dziewczyny. Może przyślę ją tu, na dół. Butiku. Ale póki co, ona należy do niego. Więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Ja nie wiedziałem, że tu są dziewczyny. Znaczy widziałem na tym, nie? Jak tam spuszczano właśnie. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? Tak, to nie wiedziałem. To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie. Teraszka wcześniej tak też ma jakieś imię, więc pewnie będziemy mogli sobie pogadać. Pokonwersować. Dobra. Arto Dito. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Okej. No i szef wszystkich szefów. El Gomezo. Serafina. Ty, no jak mam z nim pogadać? O, jest i Gomez. No, a nie może mi najechać. Weź słab Gomeza. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. O, to są takie... Na bank ta osoba dawała głos do 30 postaci w tej grze. I w Gothicu 2 szczególnie. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? O.
Iberionem. Iberion nie traci czasu na rozmowy z ludźmi twojego pokoju. Z twoich kłamstw wnoszę, że masz mnie za idiotę. Przykro mi, że masz mnie za takiego głupca. Nie lubię, kiedy ktoś sprawia mi przykrość. Ojojoj. Niezła walka! Oki. No, o. Dobra. Z Korkalomem? Nie wiem. Tak, z kilkoma balami. Z kilkoma balami w obozie tak, to na pewno. Z Laresem? No, znam Laresa. Z Laresem. I? Oli się wkurwia. Tak. Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? Z Korkalomem? Korkalom. Może? Z Korkalomem. I? No, to już wszyscy. To już wszyscy, z tych ważniejszych. Nieźle, jak na żółto dzioba. Dostaniesz swoją szansę. O, easy. To znaczy, że jestem jednym 1000! Z was. Właśnie tak. Witaj w drużynie. Witamy w drużynie. Lub wprowadzicie w szczegóły. Dobra, dawaj armor. Dawaj armor. Cześć, dawaj. O, to też możemy zapytać. Rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Super. Gomez powiedział, że się nadaje. O, dostałem coś. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. O. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. No mam. Uuu. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. No, ja nie kumam to szczerze, ale dobra. O! Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? No. Rozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz Skipem. Go w tej wielkiej szopie, w lewym tylnym rogu zamkowym. O, właśnie coś nie kojarzyłem. Oj, sorry. Właśnie coś nie kojarzyłem. Pomyślałem, Skipa. Że zdam ci raport. No ale dobrze. To chyba jakiś nowy. Lubię być informowany na bieżąco. Niestety, jeszcze nie wiem, co planują ludzie z Bractwa. Znaczy wiem, co planują ludzie z Bractwa. Mi głowę? Ale dobra, czyli musimy się z powrotem udać na Bractwo. No właśnie, kurwa, stąd przyszedłem przed nagraniem tego odcinka. Mam nawet save'a, mogę wam pokazać. O, tutaj. Ten czarny, znaczy czarny, ten taki ciemny. Dobra. Bartholo. Witaj, przyjacielu. O, teraz już przyjacielu, jak już mam zbroję, to już... Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela, przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego, pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcom w rzece. Oki. Sira. Co? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Ale masz, Siro, podobny głos co tamta laska. Omidę. Za Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Tam żarcie tak ładnie świeci. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. Większości z nich nie można ufać do końca. Kto tu rządzi? Fletcher, Ludwin i Szakal zbierają w zewnętrznym pierścieniu pieniądze za ochronę. Każdy z nich ma swój rewir. Tak no, długo, zapłaciłem jak są po nawet twojej dwa razy. Jesteś bezpieczny. Cię mogę znaleźć to raczej, chociaż... No dobra, dobra, już walisz. Za Gomez! No jak już się odpaliło, no to... To Rusę Diego, no to wiem, czy mogę znaleźć, to koniec, tyle. A ty jesteś Balam. Za Gomeza!
Prosta piła. Co słychać? To samo co 20 lat temu. Nic się nie zmieniło od tej pory. Okej. Kogo warto tutaj poznać? Jako nowy. Ja chyba nas 20 lat temu tu nie było. Dobre stosunki z Gravo. Może się wydawać zwykłym kopaczem, ale potrafi sobie radzić nawet z magnatami. Jak podpadniesz kiedyś ludziom Gomeza, on może cię wyciągnąć z kłopotu. Okej. Dzięki. Trzymaj się. Uważaj na się. Będzie uważał. Jezus, takie dobre skrzynki macie. A czy jako... nie no, muszę sprawdzić, no ale wątpię, nie? Ja chyba nie muszę wam mówić, co to oznacza, nie? Wy chyba bardzo dobrze wiecie. Czy strażnik... Ale tych skrzyń nie mogę otworzyć. I prawo, i lewo... Nie da się tych skrzynek otworzyć. Kurwa, ten się gapi, amigos. Więc niestety nie ukradnę żadnego tego. Ale tu są miecze. Chyba, że jako pełnoprawny członek tutaj tego, mogę sobie wziąć miecz sędziego. Śmiecio. O. Co, i tyle? I tyle? Serio? I tak mogę wziąć sobie miecz, tak? Aha. Dobra, no to co? To porobimy to potem. Ja sobie to porobię po prostu w międzyczasie. Na razie mam jakiś kijowy miecz. Znaczy on nie zły, on jest całkiem dobry, tylko zanim... Kurwa, ja cały czas to sobie w dół jak coś. Tylko zanim dojdziemy do mojego miecza, to trochę minie. Bo ja nie mam miecza? Ja nie mam go założonego, ale to jest ząb kopacza jak coś. A, jeszcze te zbroje trzeba ogarnąć. To będzie pod bronią? Wątpię, nie? Znaczy nie sądzę, że pod bronią będzie. Chyba gdzieś, o, pod pancerzem. Ochrona przez bronią? No 30, tak? Pociskami 5, oknie 15. No to strój cienia jest mocny strój cienia. Dobra, strażnik, siekarz, gadaliśmy. W jakiejś dużej szopie mamy znaleźć ziomka od mieczy. Tylko... Co on miał na myśli, mówiąc duża szopa? Chyba to wygląda jak duża szopa, co? Tak mi się wydaje. Dobra, z tymi sobie gagatkami pogadamy później. O, ty na bank będziesz miał coś dobrego, amigos. Siema, tak, to jest ten skin. Za Gomeza! Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Super, i 800 bryłek różdy, które chętnie bym przygarnął. Nie wiem, czy brać strzały? Wydaje mi się, że mam około 400, więc... Wydaje mi się, że chyba nie warto brać już tych strzał. Może jak będą jakieś ulepszone, o ile istnieją. Zobaczmy. Napoje, żywność, magia, pancerz, broń. To tu pewnie będzie, nie? Ale możemy mu te niewykończone miecze posprzedawać. O, i tak mamy tego kosmicznie dużo. O, miecz sędziego, ale po co kupować jak miecz strażnika? O, that's what I'm talking about, yeah? Miecz bojowy jest jeszcze lepszy. No, możemy chyba kupić, co? Tak mi się wydaje, że możemy zakupić tutaj ten mieczyk. Na razie go nie będziemy mogli używać, ale potem... Mrok północy możemy... O. Ty drogi, ten mrok północy. Dobra, skites. No nie mamy siły, żeby założyć ten miecz, jasne, ale ile nam brakuje? 3, a te 3 siły możemy się na chillkę nauczyć, co nie? Bo mamy punktów umiejętności 15, więc te 3 to jest takie o.
takiego. Pamiętam, że właśnie z tym gościem. Coś pamiętam z tym gościem. Że on coś tego owego. Jesteś kowalem, czyż nie? Nie wiem, czy nam nie sprzeda czegoś lepszego na boku. Sprzedajesz oręż i zbroję? Jak mu jakąś tam misję. Para się skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. A, to i tak. Masz może to coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników. A ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Ja kurwa nie jestem. Co ty pierdolisz z Gomez. Z handlem broni. Masz może coś... Tylko pancerze. Co ty gadasz, ty? Dobra, ale nam mówił ten... Diego nam mówił, że nam... Znaczy, Diego nam mówił. Gomez nam mówił, że Diego nam opyli jakiś fajny pancerz, więc... Więc gites. Strażnik, ten wygląda... A nie, to też jakiś zwykły strażnik, ale ma model chyba po Diego. Dobra, to są zwykli ci. A nie, to jest jakiś torrec. Witaj. Siema. Witaj, magu. Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Wydaje mi się, że łuk jest OP. Poszukuję magicznych ksiąg. A co się one nas uczą? Ja mam dużo tego. Ty, ja nie wiem. Bo w tym obozie mieliśmy zrobić tak, że potrzebuje większej mocy. Żeby tam się dostać, musieliśmy uśpić jednego ziomka z zaklęciem uśpienia. Ale wiecie co? Ja przemierzyłem wszystko, co się dało przemierzyć. Nie ma takiego zaklęcia. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Corristo. Jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. O, ja bym chciał zostać magiem, no. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. Ale ty kurwa niemiły jesteś. Witaj. Co słychać w świecie magii? Nie twój interes. O ty kurwa szmato. Dobra, Rodriguez wygląda jak... Witaj, przyjaciel. Hola, amigo, hola. Zgłoś się do Miltena. Dobra. Siema, Milten. Witaj. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Nie będę pomijał. Chodzi ci o Corristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Jo. Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. O, nie ma mowy, kurwa. Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Corristo każe Torresowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. Jestem sługą Innosa. Nigdy nie kłamie. A teraz daj mi ten list. Wolałbym oddać ten list Torresowi. Nie dasz się przekonać, co? Nie. Najpierw chcę zobaczyć moją nagrodę. Cóż, jeśli tego sobie życzysz, zaczekaj tutaj. Wydaje mi się, że oskamowałby nas. A ja, kurwa, jaka kamera za nim biegnie, on gdzieś w dół leci. Amigos, co on robi? Corristo nie był zachwycony brakiem szacunku, jaki okazałeś sługom Innosa, ale powiedział, że możesz iść do Torresa i odebrać zwyczajową nagrodę posłańców. Super. Gdzie znajdę tego Torresa? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Corristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Czekajcie. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Corristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Corristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli.
Dobra. Do zobaczenia. Czyli co mam? Nie wolno ci przekroczyć progu tego. A co ty pierdolisz? Do zobaczenia. To co ja mam kurwa zrobić? Ty, co jest? Ale ja tam muszę wejść przecież chyba, nie? Czy nie? Co ty gadasz, ty, amigos? Nie, no muszę tam wejść. Czy nie? Czy od jakiegoś Rodrigueza miałem odebrać? Przepuść mnie! Sklej bary, cześć. Co słychać? Mam dla ciebie list, ale najpierw chcę dostać swoją nagrodę. Dobra, tylko najpierw to my zapiszmy. Witaj! Mam dla ciebie list. Ale najpierw chcę dostać swoją nagrodę. Dlaczego nie porozmawiasz z Miltenem? Już to zrobiłem. Rozumiem. Mam tu twoją nagrodę. Pokaż mi list. Teraz. Oto on. W nagrodę otrzymasz pierścień siły. To niezwykle rzadki artefakt. Z pewnością bardzo ci się przyda. A teraz idź stąd. Okej. Ty, to w teorii nasza misja została wypełniona, taka główna od samego startu. Ale jakoś bez fajerwerków, co nie? Nie, jakoś tak kurczę bez fajerwerków. Dobra. O siła 5 to ja bym przygarnął, tylko musimy coś ściągnąć, tak? Bo już mamy pierścienie zwinności, zręczności, ochrony przed ogniem. Dobra, walić to. I teraz chyba możemy założyć naszą broń. Pyk. 33. Pa. 3 lata ta. Dobra, jest git. Lecimy do Diego. Po jakiś lepszy pancerz, chociaż ten pancerz i tak jest koks, co nie? W porównaniu do poprzedniego. Jest dwa razy lepszy jakoś? No dwa razy lepszy, nawet ponad dwa razy lepszy, co nie? Jeśli myślisz, że... To się chyba nigdy nie... Ale Diego może nam... Diego? Chyba to Diego był, tak? Zaraz zobaczymy. Za Gomeza! No kurwa, i teraz co wy tak wszyscy będziecie? Mogę dostać taką zbroję jak twoja. A masz dość rudy? Pewka. Trzymaj się. Poka tą bestię. 40, a poprzednio mieliśmy 15. 40 ochrona przed ogniem. Przed pociskami tyle samo, ale jest mocne. Zbroja cienia, tamto to był strój cienia. Dobra, no i sztosik. Proste, że za Gomeza. Trzymaj się. Czyli tak. Nosi woda, handlarz zielem. Co się dzieje na bagnach? Kruk wysłał mnie do obozu bractwa. Mam się tam trochę rozejrzeć i donieść mu o wszystkich podejrzanych wydarzeniach. Może uda nam się A się nagle cicho zrobiło. Coś ciągle szumiło tutaj, jakby ktoś odkurzaczem napierdalał z góry. Możliwe, że sąsiad tam odkurzaczem jedzie po suficie. I tak właśnie tak ten i nagle siu. Taka cisza. Dobra, 33 minuty odcinka, no to mało, nie? To mało. Pewnie, że mało. Dlatego ciśniemy na tamten. Wreszcie, słuchajcie, mogę... A czekajcie, a nie lepiej się nauczyć trochę siły? Z drugiej strony, kurwa, jak mamy... Po co? Jak mamy nasz pierścień. Swoją drogą to niezła nagroda, to prawda. I obóz na bagnach w tą stronę. Jak mamy nasz pierścień, no to po co się uczyć siły? Ważne, że dzierżymy tutaj nasz oręż. No i powiem wam, teraz się czuję strong, nie? Teraz się czuję strong. Wcześniej tam, teraz będziemy chyba przechodzić przez taki lasek, no powiem wam szczerze, no wcześniej bałem się. Bałem się przechodzić, tam jak wchodziłem to zawsze ginąłem. No teraz może być koks. Zobaczmy, ścierwoja, cyk, tutaj najpierw łukiem, a łuk jest OP w ogóle. Te ścierwoja to nic, zobaczcie, widzieliście ile mi uderzył? Nic. Nic mi chłop nie uderzył. Super jest ta zbroja. Jednak 40 to tutaj naprawdę jest dużo. 40 to tutaj jest, no, dobra. A nie. Ja chciałbym tą mapę nadal ogarnąć sobie. Dobra, przez dwa lasy musimy właściwie przejść. Najbardziej zastanawiająca mnie rzecz to jest taka, czy nie lepiej po prostu tego zraszować, to jest pierwsza. A druga jest taka, czy... Zobaczymy też, ile te jaszczury nam zadają.
Nie no, żart jakiś kurwa. To jest the joke, man. Druga jest taka, czy jak wyczyszczę te jaszczury, to potem nadal będę miał, one się respią, czy coś? Czy nie bardzo? Dobra, czekajcie. Oj. Wiecie co? Sądzę, że nie dostałbym tak dobrej zbroi, ani może w nowym obozie. Może w nowym obozie bym taką zbroję dostał, ale... Ale na pewno nie, na tym obozie na Bachnach to tam jedyne co mogę dostać to kurwa... To nie wiem... Choroby wenerycznej. I umysłowej. Odjarania zielska. To dwie opcje. A wenerycznej, bo wiadomo, bo tam bagna, tak się chodzi. Siurem się zahacza, prawda? O tą wodę, a tam jakiś kurwa... Dobra, topielec wygląda jak kurwa godny przeciwnik na mój miecz. O co jest? Ty, a czy on robi takie dobre uniki? Tak, jebane po prostu uniki robi. Dobra, powiem wam tak, no, topielec strong, tak? Mocny, ale nie na tyle mocny, żeby mnie pokonać. Ale no, już było niebezpiecznie. Walnijmy sobie jakąś potkę. Zjedzmy jakiś ser. Nie wiem czemu wyrzuciłem ten ser, ale dobra. Dobra. Czy mi się wydawało, czy ser i grzyb dawały tyle samo. Tylko ser jest droższy, więc chyba się nie opłaca. Kaka, skoro że na hita nie ściągam. Tam zostaje ten taki malutki pasek. Muszę dwa hity zawsze machnąć. Niestety. Dobra, idziemy dalej. No, powiem wam tak. Aha. nie wiem co mam więcej powiedzieć. No to przynajmniej sobie drogę wyczyszczę, tak? Bo zawsze musiałem chodzić naokoło, no bo zresztą widzicie co w tym lesie się dzieje, tak? Więc zawsze jak jakąś drogą szedłem to naokoło. Mam nadzieję, że te potwory się na nowo nie zrespią. Mimo tego, że no jednak to free exp jest praktycznie. To no żeby tak przejść to jest ten. Kradzieże, szanse i porażki. Dobra, my już prawie poziom nowy wbijamy, tak? Czy nie? No tak, tak. Nie wiem nawet kiedy, ale dobra. A z drugiej strony tak se chodzę, wiecie, zabijam se. Tu se mi... Kurde, nie wiem czy też w grze, czy moje słuchawki, ale tak raz na jakiś czas coś w prawej słuchawce, coś się stanie. Z dźwiękiem. O, tutaj mam jakiegoś amigosa jeszcze. Okej. No to był ciężki zawodnik. Ale tylko kurwa wagowo. Ulane trochę te kretoszczury są. To trzeba im przyznać. Dobra. Czy my dobrze idziemy w ogóle? Pewnie, że tak. Tylko jakoś chyba na prawo trzeba skręcić. I będzie gites. No, no to co? Na miecze z tymi wilkami. Nie ma co. Siema. Powiem wam szczerze, że... Granie i walczenie w tej grze jest, kurwa, powiem wam, skillowe, bez kitu. Bo musisz odpowiednio zmieniać, puszczać, no, jest skillowe. Dlatego, że idiotyczne, bo jest strasznie trudne, co nie? No to jednak jest trochę skillowe. Nie powiedział pewnie nigdy nikt, ale dobra. Ale ja mówię. Koko. Kurwa, zawsze tabem kliknę zamiast tego.
zamiast po prostu normalnie na Enter. Pytanie jest, ja się zastanawiam w sumie, czy jak tam dojdziemy, to ja będę musiał ściągnąć chyba to, co? Monika W. Chyba będę musiał ściągnąć swój pancerz, żeby nie wyjść na podejrzanego. W ogóle jak zaprowadzałem tego Dustiego, to tak przetestowałem sobie, bo tak skakałem ciągle, nie? Tak jak skaczę teraz. I faktycznie, no się szybciej się idzie, jeżeli się tak skacze, no. Te wilki raczej trzeba na W atakować, bo one skakują, skurczy byki. Nie, w ogóle nam zostało do 1400, to jest praktycznie już następny poziom. Ja mam strasznie dużo umiejętności. Nie wiem, pewnie okaże się, że zaraz jest koniec gry. Znaczy nie wiem, no ale pewnie jak tak mówię, to się właśnie okaże, że nie jest koniec gry i okaże się, że jeszcze najbliższe 40 odcinków będę grał w tą grę. Znaczy, mi to tam spoko. Fajnie się w to gra. Przyjemnie. Robię sobie misje, które chcę sobie robić. No dobra, tych to nawet nie będę atakować, nie chcę mi się. Chociaż free exp, no. Chociaż nie mam życia, dobra, fajnie. Dobra, i odblokowaliśmy sobie krótszą ścieżkę. Mam nadzieję, że sobie odblokowaliśmy i że nie będzie tak, że się zrespią. 42 minuty, no to jeszcze z 10 pogramy, pewnie, że tak, z 15 nawet może. Może jeszcze uda się tą misję w tym obozie wypełnić. Nie wiem, czy właśnie nie ściągnąć tej zbroi, czy wbijać w tej zbroi, może... O kurwa, było blisko. A wiecie co? Kim bym był, gdybym nie przetestował, tak? Kim bym był? Jabadabadu! Ta gra kurwa nie przewidziała, że jest jakiś debil, co tak zrobi. Dobra. Chyba ewidentnie nie było. Jakbym tak po prostu se dygnął do wody, czekajcie. Jabadabadu! Jabadabadu! Ty no, git. Przeżyłem w sensie. No spoko. Okej. Okay. Tu już kurwa zaczyna się. Ale mną skręca, zobaczcie. Ale mną nosi. Oj, a może... O! I ręce w górę! Kurde. O, git. Dobra, what? To już nie moja wina. Dobra, teraz tak. Save'nąć na elo320 i zapiszmy ważny, nazwijmy to ważny, a nie mam Y, safe. Ważny safe. I wchodzimy. Nie wiem do końca, co mamy zrobić, nie też szczerze. Nie wierzyć we wszystko. Usiema. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? To będzie takie proste. Próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż... Ale ja tam chyba nie mogę wejść. A co chcesz wiedzieć? Na ich nie... To słuchaliśmy, ale popytam... Śniący... Znaczy, to wiemy, po prostu przeskipuję z tego względu, żeby... Żeby może misję, wiesz? Niech śni... Aha! To dopiero rozdział drugi? O kurwa.
Czyli jeszcze 40 odcinków pewnie, bo rozdziałów jest pewnie z 5, nie wiem. Ale na pewno na jednym się nie kończy raczej. Kamień opi... Dobra, no to idziemy do góry, tak? Chyba. Ale wątpię, że nas wpuszczą, ale nie wiem, czy ten strój jest odpowiedni, tak szczerze. Ale dobra, mamy rozdział drugi, jest dobrze. No, powiem wam, chujowo to zapisałem, szczerze, ale dobra. A, to jest ten, co odpowiadam. Dawno temu. Jest Minecrafta. Musisz. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Laren. Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Kłamcy łatwo mogą stracić język, więc uważaj, co mówisz. I swear the god. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. O. Możesz przejść. O, tak? Kurwa, nie spodziewałem się. O, żeby teraz zapiszmy na ważny save. Dobra, tu nie byliśmy jeszcze, pochczam. Na pewno jest tu wiele interesujących skrzynek. Te skrzynki teraz już tak nie są ważne, bo ja... Słuchajcie, mam to, co chciałem. Mam super zbroję. I 3800 rudy. I wierzcie mi, w ekwipunku mam tyle samo, nie? Także no... No jest dobrze, jest masno. Jest masno, wyjście. O, tu jest laseczka i jest Iberion. Witaj, mistrzu. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To ja niemożliwe. Twoją nie bardzo. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Pewka, że tak. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. Mam nadzieję, że będzie tak, że ja im pomogę i potem znam raport do tego, nie? Śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. I awansuję w hierarchii. Na pewno jeszcze chyba możemy zostać strażnikami, tak? Czyli to jeszcze długie jeszcze chyba. No nie wiem, nie mam jak sprawdzić. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. O kurwa. Dobra, przy morzu będzie jest morze. Kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie. Dobra, kamienia. Dla dzieciaczków. Okej. Dobra, sejwik. No, witam, cika, Natalia. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Okej. Wiecie, może mnie tu nie być już, więc czemu nie? Lewo, prawo, lewo, prawo. Kurwa. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. No tak, przecież to można znaleźć w skrzynce na bagnach. Boginny ziele.
No, pozwiedzajmy tu. Czy coś tu będzie ciekawego oprócz kolejnej skrzynki, którą mogę okraść? Nie bardzo. Ale skrzynka jest. Lewo, lewo. Wiedziałem. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo. Dobra, zapamiętam. O kurwa, to ma chyba z 8 kombinacji. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. To ile to już? 6 jest? Lewo, lewo? Boże święty. Ty, no tu nic nie było aż tak. Ale to, nie wiem, 8 tych? Sporo. Sporo, sporo. Dobra. Bo tu mam Chani. Ewentualnie Hani. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Dlaczego nie wolno nam rozmawiać z kobietami? Mamy co jest. Dobra. Prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. A wiecie co? O kurwa, dobra, już anulowałem to, wczytam. Chciałem, mówię, ten jeden wykryt, to jebać. Nie wolno ci prawo, ze mną rozmawiać. Lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo. No, z dobrej grudy, blanciki, tutaj jakieś potki. No niestety many w ogóle nie używamy. Nie, nic nie kastujemy. Nie bawimy się tutaj magią. Dobra, mamy tą mapę. Bierzmy tą mapę. Mapa do starej kopalni, mapa kolonii. Nie, mapa od Iberiona, tak. I kamień jest. Co to kurwa jest, tak z ciekawości? Co? Co to jest? Jakaś strzałka. Miał być trzy morze, chłop tam jakiś tyg, nie wiem co zrobił. No kurwa, ale jazda. Ale tu są drzewa gigantyczne. O, w ogóle co to jest? Może możemy to jakieś podpalić, jak mamy pochodnie albo coś. Dobra, no co? Poszukam tutaj, jak tu nie ma, bo tu jest morze, to wiem na pewno. Chociaż nie jest, chyba tu nie możemy szukać, bo nas bariera dojedzie, tak? Czy jak to tam wygląda? A nie, chyba jest w porządku. Znaczy, wydaje mi się, że to nie chuj nie ma się do mapy. A czekaj, czyli na tym wzgórzu, tak, a nie przy morzu. Okej. Dobra, no to jest 53 minuty, moi drodzy. Ja idę poszukać kamienia. I widzimy się w następnym odcinku, jak tu wrócimy. Życzę wszystkim miłego dnia i nocy. Przypominam, łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach. O tym, że mam kanał vlogowy, możecie tam wejść. Znaczy kanał vlogowy to też trochę mocno powiedziane, no. Kanał... taki o, że kamera głównie jest, ale co do vlogów, to tam ostatnio za bardzo nic nie ma wspólnego. W ogóle taki po prostu kanał, nie? Taki o, że tam sobie coś wrzucę, tu sobie może coś tego pomontuję, może też tam powrzucam. No taki jeszcze nie wiem do czego, taki osy kanał, co nie? Oparty głównie na mojej osobie, no i tyle, możecie tam być, zobaczyć, popatrzeć. Do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Hejo, hejo, widzimy się jutro. Pamiętajcie, odcinki codziennie, albo dzisiaj, ale wydaje mi się, że jutro. Odcinki codziennie o 16 i 18. Więc jak było 16, inaczej jak dzisiaj jest 16, to widzimy się za 2 godzinki. Do zobaczenia, hej.